Ja z wykształcenia jestem technikiem, pomagam, pozdrawiam kolegów z technikum Zajączka. Co prawda nie Zajączka kończymy, ale Nuklonika w Otwocku. Lat temu to już było ze 30. Ciężko tam mnie czołgali przez te tranzystory, diody, pentody, heksody, lampy, śmampy. Później 5 lat elektronika na Politechnice Warszawskiej, radioelektronika. No a rzeczywiście od 25 lat przedsiębiorca. Zaczynałem 27 lat temu handlując Commodore, Atari, Spectrum i te wszystkie, jak słyszę, że DB chodzi 2, to żeśmy handlowali tym DB2 jeszcze 20 par lat temu. Napisałem z Jackiem Santorskim książkę Alchemia kariery, a też z drugim przyjacielem z SGH, z Łęba, czyli z MBA, networking, czyli jak zamieniać kontakty na kontrakty. Z Arturem właśnie piszemy książkę Siła sieci, czyli twoja kariera w rękach życiowych ci ludzi, ponieważ Artur jest bliżej wieku waszego niż ja, więc lubimy też pracować w tandemie, bo to się świetnie pracuje. Artur jest z wykształcenia politologiem, żeby was nie zdziwiło, ale prowadzi, tak jak powiedziałem, ilu osób masz tych dziennikarzy młodych? Obecnie 30. 30 dziennikarzy zdalnie. Oni wszyscy pracują w Bydgoszczy, portal jest Info Bydgoszcz i w tym portalu zarządza go, tu pracując z Warszawy, prowadząc swoją firmę po godzinach od 20 do 24 prowadzi Info Bydgoszcz. Pomyliłem się dużo? Od 20 do 21. Słuchajcie, rozdałem wam karteczki. Chciałbym, żebyście zapisali pytanie, które was nurtuje na temat kariery, zarządzania kariery, poszukiwania pracy. Na ten temat istnieje bardzo wiele mitów. Ja na temat zarządzania kariery, o tym się zajmuję od dobrych 15 lat. Jestem konsultantem kariery po tam różnych szkoleniach, po różnych kursach, certyfikatach, też nauczycielem przedsiębiorczości. W związku z czym na temat przedsiębiorczości, zarządzania karierą dowiecie się tutaj sporo, a z drugiej strony, ponieważ z Arturem pracujemy na zasadzie trochę, że ja tu prezes, on dyrektor, ale trochę przyjaciele, trochę mentor, trochę coach, więc też tutaj macie taką fajną, takie fajne przełożenie, czego ja nie będę mógł powiedzieć, albo czego ja nie wiem, bo jestem za daleko od was wiekowo, to Artur wam chętnie pomoże. Także teraz 2 minuty spokoju na zapisanie jednego pytania. Albo dwóch pytań, które was nurtują na tych karteczkach, my je zbierzemy. Jeśli nie zbierzemy 10 pytań, wychodzimy dzień do domu. Jak was nic nie interesuje, to szkoda naszego czasu i waszego. Także małe wyzwanie. Startuje stwierdzenie, że zostaną zmuszeni. Zachęceni zostali. No bo jak nie wiecie, po co przyszliście, no to szkoda waszego czasu. Jest, o, szybko, podoba mi się, dziękuję. Dziękuję. 4 mamy, już tam zostało tylko 6, pięknie. No, młodzież jest aktywna. Przy okazji, słuchajcie, to jest bardzo ważne ćwiczenie. Na koniec poprzedniego wykładu dostaliście pytanie, poproszono was o jakieś pytania. Pytań nie było. To jest norma. Ludzie obawiają się zadać pytania. Na kongresie SAPA, którym byłem jednym z organizatorów w 2000 roku, w Mariocie na sali 700 IT guyów, tak zwanych dyrektorów z największych firm w Polsce i po południu o 4:00 zaprosiliśmy takiego Peter Cochrane, opowiadał o takim tym amerykańskim jakiś guru Time Travelers, miatał się po scenie przez godzinę i po godzinie mówi questions please. Cisza. I facet mówi, proszę państwa, ja 30 lat jeżdżę po świecie, żadna publiczność jeszcze mnie tak nie zlekceważyła. Prawda natomiast jest taka, że się bardzo trudno zadaje pytania tak na takiej ogromnej sali. Znalazłem gdzieś narzędzie, żeby tego uniknąć, zbieram zawsze pytania, żeby nikogo nie frustrować, żeby nikt się nie czuł głupio, a jednocześnie żebyśmy my mówili nie o tym, o czym my wiemy, tylko o tym, co was interesuje. Bo to nie to, o co chodzi, o my wiemy. Chodzi mi o to, żebyśmy odpowiedzieli na pytania to, co was interesuje. Są kolejne pytania. Artur, pomożesz mi jeszcze tu zebrać? Przejdziesz jeszcze po tej stronie sali? Świetnie. No pięknie, słuchajcie, jestem nad wyraz zadowolony. Jak widzicie, używamy takiego narzędzia pod tym Mind Manager. Kto zna takie narzędzie Mind Manager? Ręka do góry. Ha! To jest związane, można powiedzieć, z pierwszym tematem wykładu. Żyjemy w cywilizacji wiedzy. Wy, podobnie jak ja, jesteście robotnikami wiedzy. Jak to mówi nasz były prezydent, nie chcę, ale muszę. I to jest ta sama esencja. W poprzednim wykładzie słyszeliście o tym, jakie zawody są najbardziej płatne. A wiecie, jakie zawody były najbardziej płatne lat temu, jak ja tam studiowałem tą elektronikę w 1981 roku? Telekomunikacja była na samym dole wynagrodzeń. Kto dzisiaj zarabia najwięcej oprócz informatyków? Telekomunikacja, informatyka, telekomunikacja. Kiedyś było tak, że najwięcej pieniędzy zarabiali gdzieś tam lekarze, a dzisiaj okazuje się, że farmaceuci. I to jest zawód, który był kiedyś poniewierany. Moje zdanie, wniosek jest taki, że warto nie tylko patrzeć na to, co dzisiaj jest modne, tylko to, do czego mam talent, to, co lubię, to, co kocham, to, co mnie kręci.
Bo się można wbić na pal taki, że człowiek będzie gonił za kolejnymi modami i właściwie zostanie z ręką w nocniku, bo gdzieś tam się nauczy jakiegoś kobola i z tym kobolem pozostanie. Mnie 3 lata temu koleżanka na jakiejś konferencji spotkała, mówi: Grzegorz, szukam pracy mniej więcej w moim wieku. Ja mówię: a co potrafisz? Kobola. Mówię: no to, że się dziewczyno trochę zastała z tymi swoimi tym. Więc pierwsza rzecz w cywilizacji wiedzy, trzeba mieć świadomość, że rzeczywiście profesjonaliści tacy jak wy, oprócz tych wszystkich parametrów, o których żeście przed chwilą słyszeli, trzeba być osobą elastyczną, trzeba być osobą mobilną. Nie jest to proste, gdzie się tego nauczyć. Otóż uczyć się tego można w różnego rodzaju społecznościach. To, czym się zajmujemy Arturem od kilku lat, mianowicie budujemy społeczności profesjonalistów. W takich społecznościach jest 20-30 profesjonalistów, prawnik, architekt, drukarz, webmaster, ktoś tam od programowania takiego innego. I oni spotykają się ze sobą co tydzień na takich śniadaniach biznesowych, uczą się swoich biznesów nawzajem. I to jest coś, czego każda z was, każdy z was może się nauczyć, bo jak się mówi praca zespołowa. Hasło, co to znaczy praca zespołowa? Informacje i praca zespołowa, gdzie tam pisanie, prawda, 10-palcowe w HTML-u czy tam w jakimś innym i praca zespołowa. To nie jest trywialne, nie jest proste. Tego gdzieś się trzeba nauczyć. Z pewnością większość uczelni tego nie uczy. Kto z was uczony był na studiach pracy zespołowej, ręka do góry? No i krótka piłka, no jedna, dwie osoby. Najlepsza praca zespołowa to jest praca w zespołach, które mają wspólny cel. Z Arturem żeśmy rok temu założyli taki klub Toastmasters, mistrzowie toastów. No, od toastów, nie? To są kluby przemawiania publicznego, gdzie spotyka się co tydzień znowu 20-30 profesjonalistów takich jak wy i znowu z najróżniejszych bajek, od marketingu przez logistykę aż po IT. I tam uczą się pracy zespołowej w praktyce. W jaki sposób taki klub działa, jak pełnić różne role w zespole, które role w zespole wam najlepiej odpowiadają. Więc mówienie ogólnych haseł, dobrze o tym wiedzieć, że praca zespołowa jest ważna, natomiast dobrze wiedzieć, gdzie praktycznie tą pracę zespołową można ćwiczyć, bo to nie jest takie oczywiste. Warto, jak powiedziałem, wyjść ze strefy komfortu, co wam, ja wiem, jako informatykom nie wszystkim łatwo to wychodzi, ale są takie środowiska, jest taka struktura, która umożliwi wam w łagodny sposób wyjście ze strefy komfortu i nauczenie się pracy zespołowej. To, co ja tutaj przed chwilą zrobiłem, nie zadałem wam na koniec pytania, może macie jakieś pytania, nie macie, o, środki biedne, nie? Tylko stworzyłem wam strukturę, że mogliście te pytania zadać. Więc podobnie z pracą zespołową, wchodźcie w miejsca, gdzie się tej pracy zespołowej naprawdę można nauczyć. Kto jest spoza Warszawy, ręka do góry, kto z Lublina jest, Lublina, Katowice, Kraków, pięknie, ślicznie. W większości z miast, w których jesteście, są takie kluby Toastmasters, są takie kluby BNI, są różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, gdzie się tego można nauczyć. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, co chce w życiu robić. Macie do wyboru 3 ścieżki. Być wyrobnikiem, rzemieślnikiem albo artystą. Wybór należy do was. Wyrobnik wkłada do pracy tylko ręce. Rzemieślnik wkłada również serce, a artysta wkłada również duszę. I teraz sztuką jest, żeby podjąć decyzję w którymś momencie. Powiem wam tak, z 5 lat temu zrobiłem zjazd maturalny mojej klasy w technikum nuklonicznym. Wtedy, żeby dostać się do tego technikum, trzeba było 10 kandydatów na jedno miejsce. Myśmy mieli być technikami na elektrowni w Żarnowcu. Elektrownia nie wypaliła, ale myśmy z kwalifikacjami niepotrzebnymi nikomu zostali. Nie? I słuchajcie, po tych 30 latach od tego technikum okazało się, że tak. 2 osoby pracują, są bezrobotne. 2 osoby pracują na kasie w markecie. 5 gosków jest wartych poniżej 1 000 000 euro. Najinteligentniejsza młodzież z całej Polski. 2 osoby bezrobotne, 2 osoby za 800 zł na kasie w markecie, a reszta gdzieś tam na jakichś takich silnych państwowych posadach. To nie jest do końca kwestia, jaką uczelnię skończycie, tylko jest kwestia, co wam się marzy, co chcielibyście w życiu osiągnąć. I oczywiście dobra wiadomość jest taka, że dużo jest możliwe. Nie wszystko, dużo jest możliwe. Zła wiadomość jest taka, że niestety jesteście w większości zaprogramowani już przez swoje pierwszych 15 lat życia, kim będziecie. I teraz sztuką jest dogrzebać się do tego, jak was zaprogramowano i się przeprogramować. Czyli ze swojego mózgu usunąć fałszywe kody programów, które wam do mózgu wchrzaniono. Rodzice, szkoła, media, wszyscy. Na przykład teraz czytacie umowy śmieciowe. Jak to brzmi, umowy śmieciowe? Młodzież się burzy, jak to my umowy śmieciowe? Słuchajcie, powiem wam tak. Ponieważ sporo na temat rynku pracy, jak mówię, się spotykam, wykładam, czasami jakimś tam TVN-ie się mądruję, dotarłem ostatnio do takiego gdzieś artykułu, że w Czechach jest ustanowiono państwowo, że ma obowiązek nie zdać co najmniej 25% matury. Mają być takie poziomy matury, żeby minimum 25% osób nie zdało matury. A na studia może iść tylko 18% młodzieży. Słuchajcie, kiedy myśmy z Janem studiowali, to było parę tygodni temu indiańskich, o 7% młodzieży studiowało. Wszystkie 7% zostawało dyrektorami, menadżerami. Dzisiaj studiuje 30-40%. Nie ma takiego bata, żeby wszyscy byli menadżerami.
bo się struktury spłaszczyły, zespoły są wielozadaniowe i teraz sztuką się w tym wszystkim odnaleźć. To nie jest, jak powiedziałem, takie trywialne. To jest relatywnie proste pod warunkiem, że jak powiedziałem, ze swojego mózgu wrzucicie parę fałszywych mitów i że zaczniecie precyzyjnie przyglądać się, w jaki sposób zarządzać swoją karierą, w jaki sposób ją rozwijać. Artur, rozumiem, że przejrzałeś już trochę, masz jakiś uśmiech na ustach, rozumiem, że... Co chwilę się uśmiecham. Powiedz z czego? Przejrzałem wszystkie. No. Jedno szczególnie mi się spodobało. Jak taki wykład mają nam pomóc znaleźć pracę? No. To jest, słuchajcie, pewna szansa. Ręka w górę, kto dzisiaj przyniósł wizytówki. Ma swoje własne wizytówki. Szacun pełen, pięknie. Bardzo dobrze, rewelacja. Kto z was poznał dzisiaj nowych ludzi, ręka których do wcześniej nie znał? Niewiele. Jedna, dwie, trzy osoby, tak? Zauważcie, że takie spotkania, pomijając nawet wiedzę merytoryczną, która jest ważna, ale takie spotkania dają wam wiedzę o innych ludziach. Możecie sobie swój zasób wiedzy powiększyć. Pewien deficyt wiedzy zlikwidować poprzez to, że możecie podpytać innych. Nie tylko nas, nie tylko poprzednich wykładowców, ale możecie podpytać, słuchaj, a jak u ciebie w Katowicach jest, bo u nas w Lublinie to takie i takie firmy są, a do Katowic to słyszałem, że Dell się sprowadził, a do Bydgoszczy czy tam pod Toruń się sprowadziła inna firma, prawda? I tak dalej, możecie deficyt wiedzy między sobą minimalizować. Tylko pierwsza ważna rzecz, którą trzeba zrobić, to wyjść ze swojej strefy komfortu. Dzisiaj Grzegorz wam odpuścił. Nie wiem, czy wiecie, ale normalnie nie zaczyna wykładu, póki pierwsze rzędy nie są pełne. Jeżeli ktoś siedzi na końcu, to równie dobrze może wyjść. Dzisiaj wam odpuścił, bo wie, że informatycy, może trochę bardziej introwertycznie, więc nie będziemy... No taką nieśmiałością. Ale nie, Artur, zafundujemy inne ćwiczenie. Zafundujemy takie ćwiczenie. Na sygnał przez nas dany, chcielibyśmy, aby każdy z was wstał za sekundkę i podszedł do osoby, której nie zna, wyciągnął rękę, uśmiechnął się, powiedział: Grzegorz, jak masz na imię? Marcin. Bardzo miło. Skąd jesteś? Z Lublina. Co studiujesz? Elektrotechnikę. I co zamierzasz robić po studiach? Być monterem. Jaka twoja pasja? Narty, na rower, snorkowanie, elektronika. Świetnie. Więc na nas sygnał dany, chcielibyście powstali, żeby każdy z was przynajmniej uścisnął rękę pięciu osobom, zamienił dwa, trzy zdania, skąd jest, czym się zajmuje, znowu. Osobą, która do tej pory nie zna, czy jak tam siedzi nasze kochane grono z technikum, z Zajączka, to prosimy, żeby się wymiksowali z innymi osobami. Także wstajemy i do boju. 3 minuty macie na to. No może 4. Wstajemy i do boju. Mnóstwo tych pytań i jak będziemy się rozwlekać, to nie zdążymy. Nie szkodzi. Coś w rodzaju przekaźni. Jesteśmy w stawie Maksim Dębiecki, a jesteśmy z Kaszpaka. A z Kaszpaką. Matko! Sorry. Nic nie szkodzi. Dobrze. Nic nie szkodzi. Przepraszam, zaraz to odczekam. Nie, nie szkodzi. Kaszpak, a nie Zajączka. Tak, a dwie technika tak, były. Tak, dobrze. A to jest rywalizacja, tak? Nieformalna. Nie pisana, nieformalna, ale gdzieś tam... Zawsze to dwa techniki. Dobra. W jaki sposób dobry? Szybko, skutecznie przez. Godziny. No to już, może po to odpowiadam, ja ich klasyfikację. Tak, no. To rób. Dobrze. Jak znajdziesz to w startupie, to dobrze. Tu nie macie flipcharta, żeby narysować coś. Nie, nie będzie. Piotrek, jestem z Lublina. Ślicznie. Jest jakiś temat działalności w Lublinie? Toastmasters są we poniedziałki, są spotkania. Artur ci ewentualnie powie, gdzie. Gdzie, Artur, są spotkania w poniedziałki Toastmasters? W Nowym Humaniku. Nowy Humanik. To jest Uniwersytet Przyrodniczy, czy UMCS. UMCS.
Ja zostawię kontakt. Dobra. W Lubinie założyliśmy... Kończymy, siadamy, siadamy, kończymy. Siadamy. Prowadzicie mi swoje akcje. Siadamy. Słuchajcie, zacznę od takiej rzeczy, która jest bardzo związana z naszym, z tym, czym zajmujemy się z Arturem. Czy kontakty... Aha, zanim jeszcze zacznę, ja przepraszam kolegów z Kasprzaka. Akurat ja mam serdecznych przyjaciół po Zajączku, jak z technikum w Warszawie, to myślę zawsze Zajączek, ale też jest Kasprzak. Pełen szacun rzeczywiście, także jeszcze raz. Słuchajcie, czy kontakty są najważniejsze w poszukiwaniu pracy? Żeby nie było żadnej wątpliwości, żeby nie było żadnej wątpliwości. Od 47 do 60% ludzi znajduje pracę przez kontakt osobisty na całym świecie. 5 do 10% przez headhunterów, 20% rozsyłając tak na Hybu trafił, a pozostałe 60-80% to zależy od branż. Są takie branże jak wasza, gdzie to sanie jest duże, dużo większe niż w każdej innej branży. Przepraszam, jako że Grzegorz prowadzi taką atmosferę, więc ja się mogę włączyć. Wal. Ale to już nieformalnie. Ja byłem 11 lat dyrektorem personalnym w IBM Polska. No, od 92 roku. I potwierdzam to, co mówi Grzegorz. Najlepszych pracowników, których się nie miało zamiaru zwalniać, a zawsze się oceniało bardzo dobrze, to byli pracownicy z polecenia. Tylko uwaga, nie mylmy kolesiostwa z pracą przez kontakty. To nie jest to samo. Kiedy ja kogoś z moich znajomych rekomenduję, bo moi znajomi poszukują pracowników co jakiś czas, przedsiębiorcy z różnych branż i mówię, ok, ja ci podsyłam kogoś takiego, to ja jakby ręczę za tą osobę, a jednocześnie tej osobie ręczę za tego szefa, że on też będzie w porządku, prawda? Więc to nie jest tak, że ktoś tam, a mierny, bierny, ale wierny, bierz go, płać mu, bo tylko o to mi chodzi, teraz już czegoś takiego nie ma. Teraz będziecie rekomendowani, będziecie polecali, zdobędziecie pracę przez kontakty, jeżeli samym sobą na to sobie zasłużycie. Tak, nikt nie będzie ryzykował, że po prostu wpycha kogoś, kogo nie zna. Te czasy się skończyły. Więc ważna rzecz jest taka, że praca zdobywa się przez kontakt. Dlaczego? Dlatego, że jak taki personalny ma dwie kubki, jedne z ogłoszeń, a drugie jest polecenia, to te zagłoszenia trafią do kosza, a patrzę te z polecenia. Dlaczego? Dlatego, że jest jakaś minimalna relacja. Zawsze mogę teraz zadzwonić i powiedzieć, Jan, słuchaj, skąd tą znasz osobę, jak dużo z nią pracowałeś? Kompetencje trzeba mieć na tym samym poziomie. Natomiast w pierwszym rzędzie bierze się ludzi z polecenia, a nie z ogłoszeń. Dlatego, że przy okazji, jeżeli ja Janowi pomogę na przykład, bo tam, nie wiem, ktoś z jego znajomych szuka pracy, to jak ktoś z moich będzie znajomych szukał pracy, ktoś z mojej rodziny, to ja dzwonię do Jana i mówię, Jan, słuchaj, jak tam ten twój, no okej, czy możesz tam teraz przyjrzeć się temu CV? W związku z czym, dlatego znajdowanie przez kontakty jest takie powszechne, bo ludzie starają się korzystać z zasady wzajemności. Ja pomogę tobie, ty pomożesz mi. A co mi pomoże osoba z internetu, której nie znam, która przyszła? Ja mówię, ja wiem, że to ma pewne ograniczenie, zastosowanie, niemniej jednak generalnie w taki sposób to funkcjonuje. Dalej, słuchajcie, ponieważ pytam jest multum, jestem bardzo zaskoczony. Są pytania bardzo technologiczne. Jak powiedziałem, ja z elektroniką skończyłem 30 lat temu, w związku z czym odpowiem tutaj raczej na pytania takie bardzo, może powiedzieć, podstawowe związane z karierą uniwersalnie. Czy język francuski może być przydatny w karierze informatyki? Jeśli tak, to w jakich firmach? To jest tak, w francuskich firmach. Rzeczywiście francuskie firmy tego szukają, w związku z czym rzecz jest taka, że trzeba sobie zrobić listę, zobaczyć, jest Izba Polsko-Francuska. Jak wejdziecie na stronę Izby Polsko-Francuskiej, można znaleźć i zacząć aplikować po prostu. Tych francuskich firm może nie ma za dużo, niemniej jednak. W jaki sposób mogę zwiększyć swój potencjał rynkowy przez dodatkowe staże i praktyki? Słuchajcie, to nie jest tylko kwestia, gdzie pracuję, ale czy jestem osobą tak zwaną proaktywną. Czyli osobą, która nie robi tylko odtąd dotąd, tylko idzie do szefa, mówi, szef, co mogę zrobić jeszcze? Skończyłem, co mogę zrobić jeszcze? Moje młodsze dziecko miało praktykę w pewnej firmie, no i szefowa firmy później zadzwoniła do mnie, słuchaj, tutaj twój Kuba, taki zdolny chłopak, powiedz mi, ja jak zazwyczaj ludzi zatrudniam, którzy się urodzili po 85 roku, po 1985, to już tak na tych ludzi patrzę podejrzliwie, bo to znaczy, są ludzie z dwoma lewymi rękami do roboty. To ja pytam mojego dziecka, co ty żeś zrobił tak, że tak fajnie poszło. No nie chciałem ojcu wstydu przynieść. Zapieprzał równo, rzeczywiście pakował jakieś bony do kopert cały tam ileś czasu. Nieważne, jaka robota najgłupsza. Skończyłeś, jak najszybciej skończyć, pójść, co mogę zrobić jeszcze? Rozglądać się po pracy,
słuchaj, może ci przynieść kawy, słuchaj, może trzeba tam coś zbindować, może trzeba pechać jako... Wszystko jedno co, tak naprawdę pokazać się, że jesteś osobą, która przekracza oczekiwania. Bo zrobić to dotąd, to może się wydawać takie trochę dziwne, paradoksalne. No to do końca rzecz, to ja będę zakwalifikowany, że chodzę i robię kawę, czy skaczę na poczcie, czy Bóg wie co jeszcze. Nie, nie, nie. To jest paradoks, że to jest pewnego rodzaju test. Czy wy jesteście w stanie zdjąć czapkę z głowy i być troszeczkę pokorni? Czy jesteście zrozumiali, powiedzieć, ja tam nie będę tam kawy parzył, czy chodził po tego, bo... Nie, więc to jest taka pierwsza rzecz. Przede wszystkim być, jeżeli już pracujecie, to być aktywnym i zawsze pójść pół przynajmniej kroku dalej. Jak, Artur, ty masz ze swoimi orłami? Jak ty oceniasz swoich, na przykład, młodych ludzi? Ja podszedłem do rekrutacji w bardzo specyficzny sposób. Jak widziałem gdzieś, powiedzmy, w cudzysłowie, na mieście, na wydarzeniach, na których sam jako dziennikarz byłem, osobę, która potencjalnie wydawała się w porządku, była aktywna, nie bała się zabierać głosu podczas jakiegoś tam wywiadu, który z kimś tam prowadziłem, Tymuchowiczem czy kimś tam innym, to później podchodziłem po takim wydarzeniu w Empiku czy w jakiejś tam uczelni wyższej, podchodziłem po prostu do takiej osoby, dawałem wizytówkę i mówiłem, jeżeli chcesz sprawdzić się w dziennikarstwie, to zapraszam. Jak myślicie, jak wiele osób w ciągu 5 lat się do mnie zgłosiło rzeczywiście? 2. 2 strzały w 10. Genialni ludzie, jedni z najlepszych, najzdolniejszych młodych dziennikarzy w Bydgoszczy, skąd jest mój portal. I obecnie są już wysoko na swojej ścieżce w karierze. Ale na mniej więcej 50 osób, którym to zaproponowałem, tylko 2 w ogóle miały siłę, żeby zrobić krok do przodu i spróbować. Większość ludzi robi ten błąd, że są bardzo zamknięci w sobie, są introwertyczni, myślą sobie, ja nie dam rady, no nie wiem, może gdzieś jak mnie wezmą. Niestety trzeba z tym skończyć. Trzeba dbać o swój własny PR i iść ostro do przodu. Możecie być, to też się przewija w tych pytaniach, możecie być genialnymi sprzedawcami, to znaczy genialnymi specjalistami w swoim zakresie, informatykami i nie będziecie w ogóle sprzedawcami, i nikt nie będzie wiedział, że jesteście świetni, bo nikomu tego nie sprzedacie. To wy musicie to sprzedać najpierw, że jesteście tacy wspaniali i wtedy ludzie dopiero to zauważą. Od samego powiedzenia jestem świetny albo nawet napisania tego na CV, no sorry, 98% CV jest przekoloryzowane, jak twierdzi nasz kolega Waldek Razik, który ma taki świetny serwis Praca bez CV, polecam wam. 98% CV jest przekoloryzowane. Ludzie już nie patrzą na CV, ludzie patrzą na was. Uwaga, jak się ubieracie, czy macie czyste buty, czy jesteście uczesani, czy jest artystyczny nieład, bo jeżeli ktoś jest kompletnie w nieładzie, no to my wiemy, że jak go zatrudnimy, to też będzie w nieładzie. Więc, ja wiem, zawód macie bardzo artystyczny i zdaję sobie sprawę, że to nie zawsze działa, niemniej jednak. Słuchajcie, teraz gdzie i jak szukać dodatkowych staży na pierwszych latach studiów? Prawda jest taka, że jak powiedziałem, kontakty. Dzisiaj dzięki różnym Golden Line'om, LinkedIn'om, Facebook'om relatywnie to nie jest trudne, natomiast też nie do końca jest tak. Jednak to jest taka rzecz, że patrzymy na ludzi w realu, patrzymy jak rozmawiają, jak się zachowują i sami wiecie, że generalnie jak gdyby na tych dużych serwisach społecznościowych konserwujemy kontakty, które już mamy, relatywnie nowych niewiele zawieramy. I dlatego na przykład jak my prowadzimy te spotkania, czy biznesowe, czy te kluby Toastmasters, tam przychodzi wielu młodych ludzi takich jak wy, 2-3 razy przyjdą, popatrzą, dadzą się poznać i ktoś ich do roboty wyławia. Dlatego, że pokazali się, że są, no umieją się zachować, umieją zagadać. Proste rzeczy, to nie jest żadne jakieś nauki kosmiczne, to nie jest żaden rocket science, jak to się mówi. Mój brat zdobył tak pracę w informatyce, chociaż informatyki nigdy nie studiował. Znał się na tym tyle, że uwielbiał gry komputerowe, nauczył się angielskiego i trochę programowania po prostu przy grach komputerowych. Tak jakoś to ewoluowało. Nie miałby z wami szans, bo kompletnie nie ma informatycznego wykształcenia. I nie zmienia to faktu, że obecnie 3 firmy się o niego biją, jak tylko usłyszały, że już w tamtej firmie nie pracuje i szuka czegoś nowego. Informatyczne firmy. Jak dobrze szukać płatnej pracy? Przede wszystkim, jak mówię, jest ten pewien taki nacisk, żeby dobrze płatna praca. Wierzcie mi, płace przychodzą jednak z czasem. I oczywiście można zablefować, tam pójść skoczyć za jakąś tam 6 czy 7, natomiast zazwyczaj to jest tak, że po pierwsze, dobrze jest, jak powiedziałem, dobrze robić swoją robotę, robić to, co się kocha, to, co się lubi, to, co rzeczywiście człowieka kręci, plus angażować się w różne projekty w firmy. Kiedy pracowałem w SAP-ie, byłem zwykłym handlowcem. To jest key account, business development manager. Biegałem z teczuszką i sprzedawałem oprogramowanie tam za 300 tysięcy euro. No to, taka różnica od zwykłego handlowca, że programy trochę były droższe, nie? Niemniej jednak miałem jakiś tam pre-salesów za mną, jakiś konsultantów, który to wszystko potrafił ogarnąć. I w którymś momencie dziewczyna z działu personalnego poszła na urlop macierzyński i prezes mówi, kto poprowadzi Employee Satisfaction Survey, badanie klimatu organizacji. No to podniosłem rękę i mnie wzięli.
pojechałem na tydzień czasu do Niemiec na szkolenia i gdzieś tam ile rzeczy dzięki temu w życiu się zadziało. Czyli ważną rzeczą jest to, żeby nie tylko robić swoją robotę, ale gdzieś należeć, jak my to mówimy, after hours, należeć do jakiejś organizacji, tam są ISEC-i, NZS-y najróżniejsze, bywać w różnych sieciach kontaktów, również w realu, nie tylko clubbing, ale również jakieś takie te, gdzie możecie dać się możecie się wykazać, pełniąc różne drobne role, bo nie wiem, czy wiecie, są dwa rodzaje robienia kariery. Jeden to jest metoda pchania się do przodu, a drugi bycia podciąganym. Pchania się do przodu, rozsyłam życiorysy, molestuję różnych ludzi, a bycie podciąganym, ludzie znają waszą wartość, widzą, że jesteście uśmiechnięci, pozytywni, chętnie robicie różne rzeczy. W związku z czym, idę do innej firmy, wezmę również siebie. Dlaczego młodym ludziom po studiach tak ciężko znaleźć satysfakcjonującą pracę? Moi rodzice przepracowali 40 lat w telekomunikacji polskiej. Do zżygania, mówiąc już bardzo kolokwialnie. Ja nie potrafię tego robić. Ja przez pierwsze 15 lat zmieniłem 11 razy miejsce pracy. Artur chyba z 5? 3. No może 4. Prawda jest taka, że tak. Kiedyś robiono to badanie na Harvardzie w latach 30. 3% młodych ludzi wiedziało, co chce w życiu robić, co więcej, miało to zapisane. 14% ludzi wiedziało, co chce w życiu robić, nie miało tego zapisane. I pozostało 83% ludzi nie wiedziało, co chce w życiu robić i nie miało tego zapisane. Po 10 latach od ukończenia studiów te 3% zarabiało 10 razy tyle, co pozostało 87%. Trzeba wiedzieć, co chce i mieć to zapisane. Trzeba dodać, że większość z nich nie robiła tego, co zapisała. Ale to nie o to chodzi. Planowanie jest wszystkim, plan jest niczym. Jeżeli jesteście przygotowani na to, żeby w każdej chwili ułożyć sobie nowy plan, jeśli trzeba, i dążyć do tego, to cokolwiek by na was nie spadło, będziecie na to gotowi. To jest jak z milionerami w Totka. Wiecie, że większość z nich po 5 latach jest biedniejsza niż była przed wygraną? Bo nigdy nie byli gotowi na te pieniądze. Jeżeli wy będziecie gotowi na sukces, to odniesiecie sukces. Jak nie będziecie gotowi, dostaniecie kurę, która znosi złote jajka, ale nie wiedząc, co w końcu z nią zrobić, ukręcicie jej łeb. Przepraszam, tak poza nawiasem. Hasło, korporacja, czyli IBM, ale to wszystko jedno, czy HP, czy IBM, czy Microsoft, czy Oracle. Jako dyrektor personalny dostaję CV, no i widzę rok, półtora, 8 miesięcy, 3 miesiące, 4 miesiące, rok, skoczek, nie ma go, nie przyjmujemy go. Czyli to jest jakby zaprzeczeniem to, co ty powiedziałeś. Trzeba to jakoś zrównoważyć. Nie można skakać po firmach, znaczy CV nie może się składać z informacji, że skakałem po firmach co parę miesięcy, co półtora roku. 2-3 lata zmieniać. Oczywiście wtedy, nie to, że ja planuję sobie zmieniać, tylko wtedy, kiedy coś należy zmienić w swoim życiu, no chociaż te 1,5-2 lata być, ponieważ za często w CV, za częste skoki są źle, mile. I to słuchajcie tak, 20 lat temu, jak się kapitalizm zaczynał, to generalnie rzecz biorąc, wszyscy skakali szybko, no bo korporacje przepłacały, niewiele ich było tego. Teraz już jest taki typu układ, że na tę zmianę pracy aż tak bardzo się nie patrzy, jak tych 10-15 lat temu. No dobrze, że minimum rok przepracować, mniej niedobrze. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo, bardzo istotna historia. Mianowicie, że pamiętajcie, że to 84% z was, którzy nie wiedzą, co chcą w życiu robić, do 32 roku życia 8 razy zmienią miejsce pracy, szukając miejsca, gdzie wam będzie pasowało. Tyle, no nie wszystko otrzymy tego. Tak jest człowiek skonstruowany, że tak naprawdę nie wie. A to współczesne, kiedyś to było proste. Kowal kuje, wszyscy jeździ do kuźni, patrzyli, jak wygląda kuźnia. Rolnik sieje, zbiera, nie? Garncarz robi garki. Prosta jak budowa cepa. Dzisiaj ja nie wiem, jak słyszę o tych językach programowania, z czym to się je. 3/4 z was też nie wie, co z tego może być. Mój zięciu pracuje jako tester. Dla mnie tester kojarzy się, no już zupełnie jakimś takim. 6 zarabia, bardzo zadowolony, w ogóle happy, szczęśliwy. Tam pracuje, będąc na serwerach w Bostonie, czy Bóg wie gdzie jeszcze. Więc dzisiaj to nie jest takie trywialne, więc też nie uczcie się, że ta ścieżka kariery będzie taka. Część z was, która naprawdę jest bardzo ambitna, to trzeba być bardzo ambitnym, pójdzie do tych korporacji, ale jak powiedziałem, to jeszcze troszeczkę inne trzeba mieć parametry. 3/4 z was pójdzie do małych, średnich firm, kilku, kilkunastoosobowych.
warto aplikować do tych wielkich molochów, ale oni rzeczywiście to sito mają bardzo ostre i to już te parametry mózgu trzeba mieć naprawdę bardzo wyśrubowane. Ja na przykład nie mam, udało mi się tylko dlatego, że znam angielski, dlatego, że wtedy w tamtych latach bardzo niewielu ludzi w moim wieku zna angielski, no i dzięki temu wskoczyłem, jedna, druga, trzecia firma poszło. Ale jak powiedziałem, normalnie prawdopodobnie bym się nie dostał, nie przeszedłbym przez to sito. Po tym miałem wszystkie prace, i Neumann, i SAP, i Job Pilot, i teraz B&I, cztery ostatnie prace, dostałem dzięki sieci moich kontaktów. Mój kolega, jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia Informatyków, mówi: Grzegorz, mimo że jestem informatykiem, byłem dyrektorem tam IT i tam paru jeszcze innych, dlatego że mam szeroką sieć kontaktów. I część z was jest bardzo dobra w programowaniu, w kodzie, nie chce wejść na poziom bardziej strategiczny, nie ma co się pchać. Jeśli ktoś ma głowę bardziej otwartą, to rzeczywiście warto sobie to zafundować, popróbować różnych rzeczy. We Wrocławiu to jest jeszcze taki klub JCI, Junior Chamber International. I tam jednego chłopaka spotkałem, on mówi: Grzegorz, należę do JCI i należę do Toastmasters, jestem w jednym wiceprezesem, w drugim prezesem, dlatego że chcę awansować na menadżera. Ale tutaj się kłania tak zwany paragraf 22, książka z dawnych czasów, gdzie tam było takie słynne zdanie. Nie możesz awansować na to stanowisko, ponieważ nie masz odpowiednich kwalifikacji. Kwalifikacje zdobywa się na tym stanowisku. Koniec, kropka. Czyli mówiąc kolokwialnie, czemuś biedny, boś głupi. Czemuś głupi, boś biedny. I już. I on zaczął działać w klubie Toastmasters i w klubie JCI po to, żeby móc się w rzeczywistości wykazać, że był liderem 20-osobowego zespołu wolontariuszy w Toastmasters czy w JCI. Czyli jeżeli myślicie o ścieżce menadżerskiej, to trzeba sobie znaleźć miejsce. W korporacji zazwyczaj takiego miejsca się nie znajdzie, chyba że tak jak ja, wskoczycie w jakiś projekt interdyscyplinarny między różnymi działami i to trzeba rzeczywiście próbować. Natomiast po drodze czeka was wiele porażek. I powiem, jaka jest na to recepta. Kto z was ma prawo jazdy, ręka do góry? Okay. Kto z was w ciągu pierwszych 2-3 lat miał 2-3 stłuczki, ręka do góry? Parę osób było. Słuchajcie, czy z tego powodu przestałem jeździć samochodem? Nie. I podobnie tutaj. Będziecie mieli po drodze bardzo wiele wpadek. Bardzo wiele. To nie znaczy, że nie trzeba mieć ambicji. To nie znaczy, że trzeba marzyć. To nie znaczy, że dzisiaj ktoś, kto nie popełnia błędu, wypada z firmy. Kiedyś ktoś to popełniał, błędy wypadał z firmy, a dzisiaj ktoś to nie popełnia, to znaczy, że się nie uczy. No bo jak nie popełnia błędów, to się okopał tylko w swoim znanym obszarze i tylko nie wychyla głowy poza to. Jeśli popełnia błędy, na przykład na takim Toastmasters, jak przyjdziecie, zobaczycie, jak to wygląda. Ludzie co tydzień się spotykają, wygłaszają przemówienia. Pierwsze przemówienia są fatalne, drugie są trochę lepsze, a trzecie, jak wczoraj dał kolega, to po prostu huragan braw. Tak się wszystkim to podobało. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o to, dlaczego tak młodym ludziom ciężko znaleźć satysfakcjonującą pracę. Większość z was będzie szukała 8 razy. Ważne tylko, że jak do jakiejś pracy idziecie, warto sobie zapisać, dlaczego chcę podjąć pracę w tej firmie. Argumenty za, argumenty przeciw. Jak za pół roku, rok czy półtora będziecie odchodzili, żebyście sobie na tą kartkę spojrzeli, do tego file otworzyli ten dokument, czy w kalendarzu papierowym, gdzie tam macie, i zastanowili się, czy rzeczywiście po tym półtora roku, czy po tym roku te założenia, jakie miałem na temat tej firmy, się spełniły, czy nie, żeby się na tym przykładzie również nauczyć. Czyli nieważne, ile razy zmienicie pracę, jak często, ważne, że na każdą z tych lekcji, żeście odrobili, żeście się czegoś nauczyli, żeby pójść wyżej. Jest takie chińskie powiedzenie, że to nie jest problemem, kiedy się przewrócisz. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wstałeś i masz puste ręce. Za każdym razem, jak się przewrócicie, macie wstać, ale z pełnymi garściami, żeby wiedzieć coś nowego. Świetne podejście było mojego pierwszego szefa w mojej pierwszej pracy. Jak zrobiłem jeden katastrofalny, bardzo duży błąd, cały się trząsłem, no teraz wylecę. Szef przyszedł, powiedział: zrobiłeś błąd. To i to, i to, i to, i to, robi się inaczej. Jak odchodził, ja mówię: i tyle, i już? Nie, jak jeszcze raz zrobisz ten błąd, wtedy cię wywalę. Ale pierwszy raz miałeś prawo. Więc wyjdźcie z tego założenia, tak? Możecie się pomylić. Wczoraj znów mój pracownik do mnie zadzwonił, że zrobił gigantyczny błąd. Wysłał mailing do 10 tysięcy ludzi z wszystkimi adresami na wierzchu. No co mogłem zrobić? Co by dało skrzyczenie go, wywalenie go z pracy czy cokolwiek? Nic by nie zmieniło w tym fakcie, prawda? Ba, kilka osób się zbulwersowało z tego mailingu. Napisało do mnie, że to nie tak, że tak nie wolno i tak dalej. Co mogłem zrobić? Przeprosiłem, powiedziałem, że postaramy się, żeby to już się nigdy nie powtórzyło. Ba, w ten sposób ludzie, którzy byli na mnie źli, bo aż napisali, że coś takiego się wydarzyło, teraz są moimi przyjaciółmi. Oni rozumieją, że tak się może zdarzyć, no bo przecież im w życiu też się tak zdarzało. Więc jakby nie podchodzimy nazbyt poważnie do wszystkiego,
Wiemy, że jesteśmy ludźmi i możemy się tylko mylić, natomiast zawsze, absolutnie zawsze wyciągamy z tego naukę, bo po raz drugi ten sam błąd już się przydarzyć nie może. Słuchajcie, na jakich portalach najlepiej szukać pracy? Już powiedziałem. 8 godzin dziennie trzeba spotykać się z ludźmi, a wieczorem o godzinie 8 usiąść do portali i wrzucać jakieś tam ogłoszenia na portalach. Pracę znajduje się przez kontakty osobiste. Spotyka się z kolegami z biura, z klubu sportowego, jak powiedziałem, z jakiegoś klubu Toastmasters. Mówi się, słuchaj, mam tu listę 20 firm, w których chciałem pracować, kogo tam znasz, czy mógłbyś mnie polecić, czy mogę zadzwonić, powołać się na ciebie. To nie musi być dyrektor personalny, to nie musi być menadżer personalny, to nie musi być właściciel. Czasami wystarczy asystentka, która wie, jaka jest kultura, jakie są organizacje, co warto zrobić, a czego nie robić. Także to jest tego typu rzecz. Ile pan zarabiał na początku, a ile najwięcej teraz? A ile mniej więcej teraz? Słuchajcie, to jest taki zawsze dowcip męski, jak męski organ jest długi i każdy mówi 14 cm, jednego każdego jest tyle, a drugiego tyle. To słuchajcie, na temat płacy to się ciężko rozmawia. Najwięcej zarabiałem 25 tysięcy złotych, nie? Ale miałem farta, bo jak bańka dotkomowa walnęła w 2000 tam roku, to nasza firma zaprojektowała, że będzie miała w 2001 milion dolarów obrotu, a miała 200. Więc płaca była zaprojektowana na milion, no i już później nie zmieniali, bo to nie miaszki, więc zostałem z tymi pieniędzmi niesłusznymi, ale parę lat zarabiałem rzeczywiście nieźle. A teraz słuchajcie, powiem tak, byle robota sprawiała satysfakcję i żeby pracować w fajnym zespole ludzi. Pieniądze są ważne, ale pamiętajcie, ile ich nie zarobicie, i tak będzie zawsze za mało. Czy informatyków uczą o piramidzie Maslowa? Potrzeb, piramida potrzeb. Piramida potrzeb. Podstawowe rzeczy, jak zaspokoicie, to jest na początek w waszym wieku 2000 powinno wystarczyć na zaspokojenie ich. Kolejny, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty tysiąc już tak nie cieszą. Pieniądze są trzecim argumentem, dlaczego się jest w danej firmie. Nie pierwszym, trzecim. Jest mnóstwo innych czynników, które są o wiele ważniejsze. Na początek, póki się nie pracuje, myśli się, że to pieniądz jest najważniejszy. Później okazuje się, że wcale nie. Są badania robione szczęśliwości i okazuje się, że w Ameryce, jeżeli ktoś zarabia powyżej 60 tysięcy dolarów, to już nie jest bardziej szczęśliwy. 60 tysięcy jest maksymalna kwota, która zwiększa w znaczny sposób poziom szczęśliwości. U nas w Polsce prawdopodobnie jest to pewnie 60 tysięcy złotych. Czyli 5 tysięcy miesięcznie. Czyli powyżej tego już bardziej szczęśliwi nie będziecie. I teraz jakie prace szukać? Szukamy pracy ze względu na logo, na brand, ale odchodzimy z powodu tego, że mamy kiepskiego szefa. I to jest norma na całym świecie. W związku z czym nie tylko patrzcie na jaki brand i takiego brandu idziecie pracować, ale kto jest tym szefem, tego u doktora Google'a nie znajdziecie. Doktor Google wam tego nie powie, dlaczego Turnia kocza Joe Pilota, dlaczego Turnia kocza SAP-a, paru innych rzeczy. U doktora Google'a znajdziecie oficjalną ścieżkę. A jeżeli mnie znacie, czy zapytacie Artura, powiedz Artur, dlaczego Grzegorz odszedł Joe Pilota, dlaczego go odszedł SAP-a, no to słuchaj, zapytam Grzegorza, to ci powiem. U doktora Google'a nigdy tego nie znajdziecie. Jest wiedza jawna i tej jawnej wiedzy ogromne multum mamy i mamy wiedzę ukrytą. Ta wiedza ukryta jest dostępna tylko przez kontakty osobiste. I dlaczego? Dlatego trzeba to pielęgnować. Bez tego nie ma dalszej jazdy. Czy wiecie, że jest coś takiego jak depozycjonowanie? To też o informatykę się zahacza, prawda? Są firmy, które płacą informatykom, żeby negatywne wpisy na różnych portalach, forach były zsuwane coraz niżej. Więc jak firma ma dużą kasę, dużo ludzi rekrutuje, bardzo często w takich firmach jest też najwięcej odejść. O tym już firmy nie mówią. Oni mówią, zatrudniamy najwięcej ludzi w Polsce, ale nie mówią i równocześnie najwięcej zwalniamy i u nas się jest 3 miesiące, a później kop w tyłek. Jeżeli ktoś z was, informatycy czasami tak mają, będzie szedł do branży finansowej szeroko pojętej, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne i tak dalej, to tam trzeba uważać szczególnie. Tam po 2 tygodniach już potrafią człowieka kopnąć i już do widzenia. Pytanie, czy brak tytułu inżyniera przeszkadza w zdobyciu dobrej płatnej pracy w branży IT? Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc ten tytuł magistra, jak powiedziałem, ponieważ tylko 7% społeczeństwa ten tytuł miała magistra inżyniera, to wtedy rzeczywiście stanowiska menadżerskie były głównie obsadzane przez ludzi z tytułem. Nieważne, czy mieli kompetencje, czy nie mieli do zarządzania, tak było. Dzisiaj hipotetycznie to nie jest takie istotne, natomiast tak, w dużych korporacjach, to pewnie Jan się ze mną przychyli, nie masz magistra, nie masz inżyniera, w ogóle zapomnij. Żadne HP, żadne IBM, żadnych złotych rączek nie wezmą, koniec, kropka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tak, jak ja przyjmuję kogoś do pracy, to mam bardzo proste 3 kryteria. Albo uprawiał sport, albo był w organizacji studenckiej, albo pracował w czasie studiów. Jeżeli nie uprawiał sportu, jak Artur piłka nożna, nie należał do jakiejś organizacji, nie pracował, to w ogóle nie biorę pod uwagę życiorysu. Ale co znowu, jestem małą firmą. I małe firmy raczej mają inne kryteria niż magister, a duże korporacje w ogóle zapomnij. Nie wskoczysz do dużej firmy, jak nie będziesz miał, bo wiecie co się liczy? Wytrwałość.
Wytrwałość, żeby te długo godziny odwalić w ciągu tych iluś lat, pozajrzeć te wszystkie papierki, bo korporacja to jest jedna wielka machina administracyjna i tam się nie do końca liczą wasze talenty, tylko się liczy, czy zrobisz wszystko zgodnie z procedurą. Jeśli przeszłaś przez te 5 lat studiów zgodnie z procedurą, znaczy, że do korporacji się nadajesz, no bo potrafisz po prostu ileś tam rzeczy zrobić, których nie masz ochoty, nie chcesz, aż cię wszystko to szlak nagły trafia, nie? I ciekawe, słuchajcie, ja nie namawiam was, bo jednak powinniśmy być uczciwi, ale korporacje patrzą na hobby. Na przykład, jeżeli chcą zatrudnić danego kandydata na stanowisko handlowca, handlowiec musi być aktywny, ekstrawertyk, przepraszam za wyrażenie, figofago czasami, przepraszam, no znowu jakiś taki trochę półdowcip powiem. Kiedyś z menadżerami żeśmy siedzieli i tak rozmawialiśmy, no, jakie charaktery należałoby przyjmować pod kątem stanowiska handlowca. No i na końcu nam wyszło ekstremalnie. Można byłoby się zapytać, czy pan lubi podrywać? Jeżeli by powiedział, że nie, no to jakiś tam punkcik schodzi. Ale o co mi chodzi? Na handlowca, jeżeli aplikujemy na handlowca, nie można napisać, ja lubię siedzieć i majsterkować, no bo to... Nie, albo czytać książki tylko. Trzeba coś powiedzieć. Aktywność, organizacja i tak dalej. Przepraszam. Okay, jedna taka bardzo ważna rzecz. Jesteście studentami, prawda? Jeszcze macie szansę. Ja też, jak byłem na studiach, stwierdziłem, że to jest najpiękniejszy okres w życiu i że trzeba imprezować. Tyle, że moi koledzy podchodzili do imprez na takiej zasadzie, że przychodzili, wychodzili, nic nie pamiętali, a ja po prostu zostałem szefem organizacji, która organizowała te imprezy i nie dość, że się naimprezowałem jeszcze w dodatku za darmo, bo właściciele klubów zawsze nas korumpowali, no zróbcie imprezę u mnie, to wy macie darmowe piwo, prawda? To jeszcze w CV prezes Bractwa Studenckiego, największego w województwie przez 3 lata. Jak później chodziłem z moim CV, to ludzie patrzyli, wow, ile ty tego na studiach zmieściłeś, to ty miałeś w ogóle czas na jakieś imprezy? A ja cały czas byłem na imprezach. Tyle, że w innej roli. Ja zachęcam, tak? Ba, na egzaminach też było łatwiej. A, to ten z tego Bractwa przyszedł, no to jemu możemy trochę odpuścić, on tak mocno się udziela. To nie powinno być nagrane. Słuchajcie, ja tam w tle puszczam wam jeszcze parę takich slajdów, bo część jest wzrokowcy, słuchowcy, kinestatycy. Kolejna rzecz, jak skutecznie wypaść na rozmowie o pracę? Ważna rzecz, żeby tych rozmów odbyć stosunkowo wiele. Poza tym powiem tak, w tym naszym klubie przemawiania no, jest bardzo miłe, sympatyczne otoczenie, przygotowuje się mowy 5-minutowe na swój ulubiony temat i część osób przychodzi i na żywca to mówi, a część osób przygotowuje, tam jedna z ostatnich koleżanek swoją 5-minutową mowę wygłosiła 36 razy, żeby dobrze wypaść. Kiedy idę na interwiu, wypisuję sobie tych listę pytań, czy tam można pewnie znaleźć w internecie i dzwonię do znajomego i go pytam, słuchaj, zadaj mi te pytania, a ja ci na nie odpowiem. Trzeba to po prostu przetrenować. Jest taki dowcip jeszcze z czasów przed tych facebookowo, innych tam jakichś googlowych map, że młody człowiek taki jak wy, który tam 15 lat ćwiczył grę na skrzypcach, znalazł się w Nowym Jorku i mówi, panie władzo, spotkał policjanta, jak się dostać do Carnegie Hall? Słynnego tam, prawda, miejsca, gdzie występują najlepsi. A policjant mówi proste. Ćwiczyć, 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 ćwiczyć. Więc jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę? Jest jedno pytanie, które będziecie dostawali. Najczęstsze pytanie na rozmowie o pracę, oprócz tego, ile chcesz zarabiać. Co będziesz robił za 5 lat? Jeżeli wy powiecie, nigdy o tym nie myślałem, to krecha. Jeżeli powiecie, za 5 lat będę szefem projektu w firmie, będę zarządzał 10 ludźmi i będę zarabiał 15 tysięcy. To sobie pomyślą, o Boże, ale ambitny. Ale tak, takich nam trzeba. Bierzemy go, przynajmniej ma cel w życiu. Co z tego, że może nierealny czasami, ale ma cel, wie dokąd chce pójść i będziemy mogli, uwaga, bo to ma dwie strony, będziemy mogli go przez to podkręcać, tak? Bo jak będziecie poniżej oczekiwań, to taki wasz menadżer przyjdzie i powie, słuchaj, chciałeś być za 5 lat menadżerem, w którym momencie tej trasy jesteś? Jeszcze nie zrobiłeś pierwszego kroku? No to zrób szybko, bo nie dojdziesz, tak? I oni będą was w ten sposób motywować jak najbardziej. Ale w ogóle będziecie mieli tą robotę. Słuchajcie, także to jest rzecz istotna. Właśnie ten brat Artura wysyłał ogłoszenie na życiorysy i poszedł do pracy. Ja mu podpowiedziałem jako konsultant kariery. Przede wszystkim pytanie, gdzie pan się widzi za 5 lat? On mówi, 10 ludzi i tam 10 tysięcy miesięcznie. I mówią tak, pan był jedyną osobą, którą żeśmy zrobili tutaj na interwiu, która wiedziała, co chce. Więc ważną rzeczą jest to, żeby
nawet jeżeli to jest, jak powiedział Artur, nie do końca realne, nie do końca sensowne, ale napisać sobie, czasami niech to będzie dwa razy tyle, półtora, to nie jest ważne. Powiedz, chcę być najlepszym takim czy innym języku programowania. To znaczy, że chcę czy to, ale to trzeba wiedzieć. I powiedz, oprócz tego chcę również być w 5 dużych projektach międzynarodowych, takich czy siakich. Jeżeli tego nie wiecie, to po prostu odpadacie z automatu. Jak rozwiązać problem długiego doświadczenia, pomijając praktyki, staże, tu nie wiem, co to oddzielnie. Jak czy startup jest szansą dla studenta? Słuchajcie, tak czy siak są dwie ścieżki przedsiębiorczości. Jedna to była Billa Gatesa, druga Andy Grove z Intela. Bill Gates, ty kiedyś tam zdjątko na tle. Bill Gates nigdy nie pracował, 56 rocznik tak ja, w czasie szkoły średniej liczył kursy samochodów na autostradzie. Natomiast Andy Grove 10 lat na etacie, czy 15, potem założył Intel i tam pracował. Czyli startup jest fajny, jeżeli uważacie, że chcecie być przedsiębiorcą, chcecie nawet być świetni, to startup jest dobry. Natomiast to, co ja widzę i pewnie Jan też jako człowiek korporacyjny przez wiele lat, w korporacji nauczycie się bardzo wielu procedur, bardzo wielu technik i tego, kiedy klienci nie płacą, kiedy pracownicy to szykują. Dowiecie się wszystko nie na swój koszt. W związku z tym, jak macie taką przemożną siłę i znam kilkunastu takich ludzi, co od razu po szkole średniej, po studiach poszli, założyli firmy i mieli sukces, ale to znowu parę procent, większość ludzi jednak lepiej, kiedy sobie zapiszecie marzenie, chcę mieć za 5 lat firmę, zatrudniać 20 ludzi, robić to, zapisane, ścieżka dojścia, idę do korporacji, ciężko 5-8 lat hakuję, zdobyłem doświadczenie, projekty, zarządzanie, umowy, kwity, wszystkie pity, śmity, bo to są drobiazgi, ale potem masz do... Tak, trzeba szukać nowych zleceń, tym trzeba płacić, tu nie zapłacili. Mnie młody chłopak powiedział ostatnio, powiedział Grzegorz, mnie się wydawało, że to jest pół sprzedać, a że nie płacą, to nie płacą. Nagle się okazało, że wszyscy ci nie płacą po kilkanaście tygodni, czy kilkanaście miesięcy, to mówię, tego nie przewidywałem. Przewidywałem, że mi 5% nie zapłaci, a nie płaci 70%. Jak chcecie mieć firmę, musicie być świetnym księgowym, doskonałym prawnikiem, genialnym windykatorem, świetnym sprzedawcą. Ja się o to rozbijam, bo ja zacząłem własną działalność, tak? I rozbijam się o to i całe szczęście coraz bardziej pracuję na zasadzie takiego niezależnego konsultanta, a nie tylko firmy. Natomiast jeżeli ktoś jest mocno uparty, to polecam akademickie inkubatory przedsiębiorczości, gdzie dostaniecie księgową, dostaniecie biuro, powierzchnię biurową, dostaniecie prawnika, wszystkie te rzeczy. I taki dwuletni okres preinkubacji będziecie mogli obserwować, jak to się robi, uczyć się tego w bardzo takim środowisku przyjemnym, niezbyt stresującym. Co prawda windykację sami będziecie sobie musieli robić, no ale przynajmniej już wam faktury rozliczą. Pytanie, jakie książki pomogą ludziom bardziej zamkniętym w budowaniu sieci kontaktów? Jeśli napiszecie do mnie grzegorz@turnia.pl, prześlę wam 15 takich książek. Książki są ważne, natomiast ważną rzeczą jest to, żeby ćwiczyć. Czyli w książkach się naczytacie, jako wiecie, to jest ciągle siedzi wam w mózgu. Trzeba podejść do człowieka, uścisnąć dłoń, często słychać, jak się biznes kręci. Ty z Lublina powiedziałeś, że jesteś, tak? Świetnie. I powiedz mi, jaką szkołę robisz? Panie studiuję na KUL. Na KUL. Więc umiejętność podejścia do człowieka, zagadania, nie spojrzenia w oczy, uśmiechnięcia się, to możecie przeczytać, ale czym innym wiecie, jak ktoś się naczytał o językach programowania, co innego usiąść napisać program. Czy podobnie tutaj. Trzeba chodzić i ćwiczyć. Dlatego tak mówię. Studenckie forum BCC, Forum Młodych Lewiatana, ISEC, NZTS, ARZE, BEST, jest tych organizacji multum. Zapisać się, pomóc w jakimś projekcie, nawet tylko im zrobić kawałek jakiejś strony, zrobić im jakąś cokolwiek, nie? Żeby zacząć się ocierać o ludzi, jeżeli gdzieś tam czujecie, że to jest nie takie dla was takie proste, takie trywialne. Druga rzecz taka, jaki jest pana ulubiony temat rozmowy, który można przeprowadzić z nowo poznaną osobą? Zauważcie, co ja zrobiłem. Ja nie mówię o sobie, tylko pytam o człowieka, o czym on się zajmuje. Ja się zawsze interesuję ludźmi, mniej sobą. Czyli to jest układ tego typu, że możemy do kogoś podejść, a jestem świetny taki, świetny taki, świetny taki, każdy powie, zarozumiały buc, niech się goni. Jeśli natomiast ja zainteresuję się tobą, to wiesz, o jak interesujący człowiek, prawda, bo się z nim miło rozmawiało, każdy z nas lubi mówić o sobie, a nie słuchać o kimś. W związku z czym mniej jest istotne, co ja lubię, natomiast oczywiście, jak ja się już odpytam daną osobę ile rzeczy, to ktoś zazwyczaj mnie zapyta, czym ty się zajmujesz. Ja mówię, no słuchaj, pomagam przedsiębiorcom w tym czy w tym. I wszystko. Także moje ulubione tematy, jak gdyby ja schowam trochę na bok, bardziej jest ważne to, o czym ludzie chcą rozmawiać, czym się ludzie interesują. Może tu chodziło troszeczkę o tym, jak rozpocząć rozmowę, tak? I są różne sposoby. Jedna bardzo bezpośrednia po prostu. Cześć Artur, jak się nazywasz? Skąd przyjechałeś, prawda?
a jeden z moich kolegów, bardzo taki ekstrawertyczny, Waldek Razik, ma w ogóle świetny sposób, bo jak jest gdzieś na jakiejś konferencji czy wydarzeniu, to podchodzi do wszystkich i tak szczapy strzela. Cześć, jesteś z Krakowa? Wyglądasz, jakbyś był z Krakowa. Nie? Warszawa? A, słuchaj, tam jest jeszcze kolega za kamerą. Zobaczmy, bo on wygląda mi na Wrocław. Różne mogą być sposoby, tak? Zazwyczaj na spokojnie, z wyciągnięciem ręki, przedstawiamy się wyraźnie. Ja też, może zauważyliście, mam tutaj coś takiego. Jak jesteście na jakichś konferencjach, biznesmikserach, to warto mieć taki identyfikatorek. Dużymi literami imię i nazwisko. Wtedy ludziom się będzie łatwiej z wami rozmawiało, będą chcieli z wami rozmawiać. Dlaczego? Bo mogą zapomnieć imię. I głupio im stać z osobą, której imię zapomnieli. No bo jak się będą do niej zwracać? A jak coś takiego tutaj w klapie wisi, na prawej stronie, na prawej, nie na lewej, chociaż wygodniej byłoby na lewą przyczepić, tak jest ergonomiczniej, to wtedy zawsze widzą, a, to był Artur. No i rozmowa się toczy i jesteście w tym momencie takim duszą towarzystwa, wszyscy chcą rozmawiać z wami, a o to właśnie chodzi. Też wizytówki, słuchajcie, nieważne na którym roku jesteście, wydrukować sobie nawet najtańsze wizytówki, nawet samemu wydrukować na papierze ciut grubszym, gilotynkę przeciąć. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że jesteście informatycy, wszystko można przesłać, natomiast 3/4 świata to nie są informatycy. I oni jak nie dostaną tej waszej wizytówki, no to nie usiądą i tego SMS nie prześlą tej sobie tych wizytówek. W związku z czym, natomiast od razu stawiacie siebie na ciut wyżej niż wszyscy inni. Więc warto sobie zrobić, ja to nazywam tak zwana wizytówka generyczna, czyli po prostu imię, nazwisko, nie wiem, programista w HTML-u, programista w tym i wszystko. Nie? Jeżeli coś was jeszcze bardziej interesuje, to w tym momencie też o tym jedno zdanie napisać. Piotr Pawełczak podszedł do mnie, dał mi wizytówkę. Jak myślicie, jak dzisiaj stąd wyjdę, kogo zapamiętam z tego spotkania? Nie jestem w stanie, wybaczcie mi, zapamiętać was wszystkich, ale tego człowieka na pewno. Mam jego wizytówkę, mam kontakt do niego, jestem wzrokowcem, kojarzę wizytówkę z twarzą. On ma pewne, że coś już ode mnie dostanie, coś już mu obiecałem. To też jest bardzo ważne w takich konferencjach, rozmowach z kimś, gdzieś rozmawiacie i możecie się komuś w jakiś sposób przysłużyć. Ja na przykład choćby w ten sposób, żeby mu przysłać kontakt, gdzie w Lublinie się odbywa Toastmasters i kiedy. Wysyłam mu maila, już mamy jakąś relację. I już on wie, że może mnie prosić o pomoc, jeśli będzie potrzebował. Ja mogę prosić jego o pomoc, kiedy ja będę potrzebował. Coś się zadzierżgnęło, tak? Można to wykorzystywać w przyszłości. Ja słuchajcie, od razu już na Facebooka wrzuciłem zdjęcie moje, które Artur zrobił przed chwilą, teraz rzucam Artura. Artur w akcji, także możecie zobaczyć, jesteśmy live. Jak powiedziałem, jest tak, że ja jestem 56 rocznik. Dlaczego tak dobrze to obsługuję? Dlaczego mam iPhone'a, nic innego? Bo moje dzieci mają iPhone'a i mnie wszystkiego uczą. Ja sam bym się tego nie nauczył. Słuchajcie, jak pozyskać wartościowe kontakty, skąd je brać? Raczej, jak powiedziałem, zbywania między ludźmi, posiadania wizytówki i powiem wam tak. Ja, ponieważ jestem hura do przodu, bardzo ekstrawertyk, mnie się łatwo nawiązuje kontakty. Dzisiaj rano zdobyłem ich 30. Byłem na konferencji pół godziny, prowadziłem sesję networkingową, 30 kontaktów, ale mówię, takich ludzi jest pewnie 1 na 20 tysięcy, 1 na 50 tysięcy. Większość z was ma tych 20, 50, za chwilę 100, 200 kontaktów. Natomiast jak przychodzicie na dowolne imprezy, to dobrze być zawsze 15-20 minut wcześniej. Dlatego, że 3/4 ludzi na publicznych zgromadzeniach, takich konferencjach byłem dzisiaj, na różniejszych innych przyjdziecie, nie do końca czuję się komfortowo, czuję się bardziej introwertykami. I kiedy wchodzi na taką salę, patrzy, kłębi się tłum 100 ludzi, mówi, o holender, po co ja tu przyszedłem, po co ja tu przyszłam i już się cichutko wycofuję, gdzieś tam siądę z boku, z tyłu. Natomiast kiedy przychodzicie jako pierwsi, podchodzicie do stolika rejestracyjnego, mówicie, dzień dobry, bardzo mi miło, a czym się kolega zajmuje, a co cię interesuje, przychodzi druga osoba, o świetnie, a ty skąd przyjechałeś? I nagle rozmawiamy tylko z dwoma osobami, podchodzi do chwili trzecia, o fantastycznie. I okazuje się, że nie ma tego dzikiego tłumu ludzi. Ten dziki tłum jak gdyby zaczyna się wokół was zawijać i nie jest to takie bolesne. Więc jak chodzicie na imprezy, dobrze być zawsze wcześniej. Jeżeli jesteście introwertykami, nie kochacie tego, jak jesteście w organizacjach, gdzie jest stolik rejestracyjny, zapiszcie się do funkcji witających gości, zapiszcie się do funkcji rejestracja. Wszyscy do was podejdą i wam zostawią wizytówki. Kończymy. Dobrze. Ostatnie pytanie. Opierać się na przyjaźni czy kontakty ściśle zawodowe? To jest tak, że chcecie czy nie chcecie, macie 2, 3, 5 przyjaciół, 20-30 ludzi, z którymi macie dobre relacje. Jak pracowałem te 1,5 roku w SAP-ie, czy 5 lat w JobPilocie, jesteśmy kumple, no jesteśmy tacy komandosi, jak to się ogląda, jakiś parszywa dwunastka czy inne, bo ciężka choroba, tydzień, miesiąc, plany, to czy tamto. I macie później po chwili 100, 200, 300 ludzi, których znacie bardzo luźno, tak jak myśmy się dzisiaj luźno poznali. Ja nas znam już lat te prawie 13-15, to jesteśmy już moje stare wojsko komandosi, czyli tych przyjaciół nie pozbędziecie się, pozytywnym tego słowa znaczeniu będziecie z nimi.
blisko pewnej imprezy, wspólne razem i nie ma co. Natomiast część z nich pozostanie tam, gdzie jest, bo nie ma ochoty wyjść gdzieś dalej. Jeżeli wy jesteście ambitni, a przyjechaliście z tej Polski, jesteście ambitni, jesteście tą elitą polskiego społeczeństwa, to zachowując te kontakty, nie próbując ich zmieniać, nie próbując ich przetworzyć na kogo innego, poszukujcie nowych. Wychodźcie na nowe kontakty, na nowe te, dlatego że ci ludzie, mówię, można z nimi usiąść, pogadać, wypić piwo i tak dalej, miło, sympatycznie. Natomiast każdy ma wybór i robi to, co chce. Nie ma obowiązku być prezesem firmy, nie ma być obowiązku szefem takiego czy innego działu. Zostawmy przyjaźnie przyjaźniami, dobre relacje dobrymi relacjami, ale trzeba ciągle pozyskiwać nowe, dlatego że ciągle te kontakty, do tej pory żeście mieli, one się już wypukują, ludzie rezygnują, wyjeżdżają, różne rzeczy się dzieją. Jan, rozumiem, że czas nam się kończy. Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, nie dało rady. Macie tutaj adres Grzegorza. Więc jeśli ktoś się czuje nieusatysfakcjonowany, chciałby, żeby na jego pytanie jednak odpowiedź padła, zapraszamy do kontaktu, czy to z Grzegorzem, czy można, wchodząc na Facebooka Grzegorza, na pewno i mnie znajdziecie, możecie również do mnie z tymi wszelkimi pytaniami, chętnie pomożemy. I podsumowując, słuchajcie, to jest tak, że Artur, wpisz tutaj swoje do siebie, twój adres, Artur, dobrze, weź tutaj wpisz na tym. I to jest tak, żeby, jak powiedziałem, warto nas zobaczyć w akcji, warto pójść kiedyś na Club Toastmasters w Warszawie czy w Lublinie, ja czasami byłam w Katowicach czy we Wrocławiu. Warto przyjść na śniadanie, które organizujemy, zobaczycie, jak wygląda prawdziwy biznes. My tam mamy również studentów, którzy po prostu chcą się odczyć biznes, chcą coś osiągnąć więcej i chcą zobaczyć tych ludzi, którzy mają sukcesy, którzy chętnie pomagają innym ludziom. Takich ludzi tam znajdziecie, będą waszymi mentorami, będą waszymi coachami, dzięki temu wasza ścieżka naprawdę będzie taka, jak sobie marzycie, a więc moc niech będzie z wami. Dziękuję bardzo.